Dlaczego koty mruczą? No, mruczenie kotów jest przez nas wszystkich doskonale znane, lecz dlaczego to robią? Po pierwsze, jest to jeden z rodzajów komunikacji. Koty poza ruchami swojego ciała mają również właśnie mruczenie. Mogą mruczeć w różny sposób, zależnie od sytuacji, czy gdy walczą, gdy odpoczywają, gdy coś upolują, żeby odstraszyć inne koty. Mruczenie według niektórych ma również za zadanie, żeby uspokoić kota. Gdy kot mruczy w odpowiedni sposób, wówczas jego ciało produkuje endorfiny, które dają mu szczęście. Po prostu w lepszy sposób, lepiej się czuje, gdy mruczy. Według niektórych też naukowców, mruczenie przyspiesza gojenie ran i poprawia gęstość kości. W przeciwieństwie na przykład do psów, koty bardzo rzadko chorują na choroby związane z ich kośćmi, stawami. Potrafią wytrzymać upadki z bardzo dużych wysokości. I według niektórych właśnie to mruczenie, te od 25 do 150 Hz, ta wibracja pozwala im łatwiej zachować gęstość kości i oraz lepiej goić rany. Jak to się mówi, mruczenie kota pomaga na choroby. Przedtem okładano bolące kości, stawy skórkami z kotów, lecz raczej to mruczenie miało pomagać. Koty są również, ich mruczenie również ma za zadanie, gdy się urodzi mały kot, gdy znajdowała się samica z swoimi młodymi, to żeby nie wydawać głośnych dźwięków, żeby nie sprowadzić silniejszych drapieżników czy samca kota. Wówczas to mruczenie jednak nie roznosi się na taką dużą odległość jak na przykład głośne miauczenie. Wówczas koty mogły się w ten sposób komunikować. To też jest jeden z rodzajów komunikacji. Dlatego mruczenie kota to nie tylko wyrażanie swojego dobrego humoru, bo ponieważ kot może mruczeć nie tylko, gdy jest zadowolony, ale również, gdy jest chory, gdy jest zły, zdenerwowany. Oprócz tego, że wówczas pokazuje, co tym swoim innym mruczeniem dookoła wszystkim, że coś jest nie tak, to również to mruczenie ma go uspokoić, ma mu dodać pewności. Jak wiemy, koty są pewne siebie, a to mruczenie im jeszcze w tym pomaga.